prosimy teraz naszego szczególnego gościa, podporucznika Aleksandra Duchnowskiego, pseudonim Zryw, zasłużonego żołnierza podziemia, który działał w 3. Wileńskiej Brygadzie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, był aresztowany przez UB i więziony w komunistycznych kazamatach. Zaprośmy pana porucznika gromkimi brawami. Walczyłem w brygadzie i Burego i w ogóle to się mi rzucało i Bitnego potem w ogóle siedziałem, dostałem wyrok 15 lat, włączyli mnie, później 12, a później amnestia i tak dożyłem, ale już mam 96 rok się zaczął, panowie, to już nie wiem, żal, że człowiek musi już odejść, bo jest nadzieja, że to poprawi się w życiu. To się musi zmienić. Tak dalej nie może być. Panowie, nie może być. Ale jak popatrzę, tyle młodzieży jeszcze jest, to jest to żal umierać. Żal umierać. Żałuję, że ma tyle lat. Wojna się zadziała. W 1939 roku chyba, tak, w 1939 roku, no to ile ja mogłem mieć lat, jak w 25 byłem urodzony. 14 rok gdzieś coś takiego, coś z tego. Pamiętam, że zacząłem się uczyć z tego, nieźle mi szło, no. No u mnie, u nas z matematyki, żona i ja, to my takie, wie pani, byli, że nie do przełamania już. Człowiek może, wie pani, sam nie żałował, nie ma co żałować, proszę panią, bo gdyby nie poszedł tu, to poszedłby sam, musiałby iść. Tak źle i tak dobrze, ale wrogu sobie nie zrobił, wie pani, bo dla mnie zrozumiałem, że człowiek to jest każdym człowiekiem, wie pani, każdy jeden, tylko trzeba go zrozumieć, wie pani. Czy są jakieś momenty, sytuacje, które pan zapamiętał? Sytuacje, które miały miejsce na samym początku wojny, w roku 39 albo 40, czy coś szczególnego pan zapamiętał z tego okresu? No to z tego okresu, no co ja mogłem zapamiętać, bo jak tylko ta wojna nastała, jak przyszli nasi ci wyzwoleńcy, bracia, co wie pani, tatuś musiał uciekać, mama została tylko, tyle dzieci, wie pani, maleństwo, to cholera, ja jeszcze 14 lat, wie pani. Jedna córka była starsza, żółta, już ona nie żyje dawno. No to co ja mogłem? Chowaliśmy się, wie pani, to uciekaliśmy to w Dobruszewie, tam gdzie mama urodzona była u nich, potem tam Króle, tam inne, co, to tak, gdzie tatuś znów miał organizację, jak on był, co miał kolegów. Tak my wieczorem konika dadzą, takiego jakiegoś takiego i saneczki, podjeżdżamy do jednych, do dadzą, te dadzą trochę mąki, ten dadzą tego, ten trochę mięsa i tak przekarmiali się, wie panią, bo tak nie wiem, jakie było wyjście. Ratowali się jeden z drugim. Dlaczego pana tata musiał uciekać? Ojej, bo proszę panią, bo to były takie czasy, że nawet były milicjant, jak był co wzięty, to jego tam nie było, wie pani, ale od kaprala, wie pani, co już. Co wróg. I byłem mały, to jak tam pamiętam w Bruszewie, tam u jednych, bo to kuzyni, tam spaliśmy, wie pani, z takich rusztach, a pod spodem mieliśmy jeszcze wmurowaną taką schówkę. No to ja tatusia odprowadzałem zawsze w zborze, gdzieś szłem tak, żeby nikt nie widział, żeby on tam przynocował, wie pani. No to jakie to życie było. A dzieci zostawić, 9 dzieci, wie pani, bo jeszcze w Tuczkę żyli. I to dobrze, że taka wioska była, tam jeden był, proszę panią, tego nazwisko, to zaraz przypominam, to proszę panią, to on był w straży tej pożarnej, to on nas wziął częściowo do swojego domu, tam wie pani, rozdawali ludzie, no bo inaczej przeżyć. Także to nie do powiedzenia, w nocy to strach było, wie pani. A jak się odnosili do pana i do pana rodziców, rodziny, ludzie, którzy wiedzieli, że pana ojciec musi się ukrywać? No co pani, myśmy byli w takim miejscu, w Bruszewie, to duża wioska, że oni, proszę panią, znali, oni sami, proszę panią, jeszcze, no, ostrzegali, że uważajcie tak, gdzieś tu będzie, uważajcie tak. Pomagali ludzie, pomagali.
Bez pomocy by nic nie było. A ja byłem za młody, bo żebym ja miał wtedy, wie pani, 20-19 lat, to poszedłby tam z kimś innego. Wziął jako świniaka, przyciągnęli macie tam, sobie niech te młode żyją, a to nie było. Za młody byli. Jaki był pana pierwszy kontakt z państwem podziemnym? Kiedy pan po raz pierwszy na przykład spotkał żołnierzy AK? No to ja pani powiem, no jak to powiedzieć, ja tu znałem parę osób z tymi chłopakami, proszę panią, no bo to mnie to, myśmy zapisali się, ja z całą rodziną mieszkałem, bo tato się ukrywał w Tykocinie już. Bo tam koledzy byli, wie pani, to dostali tam mieszkanie. No i myśmy się zapisali, nas było kilku, to niektórzy na stanowiskach. Tak, jak byłem jeszcze na wsi, w Bruszewie, tu, to ten należy, gdzie się to po cichu i potem dochodzi, to ten jest chłopak z takiego niczego sobie. Tego raz poszłeś, zapisali i nie ma. A mnie zapisali, to mnie pan Lęczewski taki był. On tutaj pochodzi od Rzędzian tu gdzieś, tak. Lęczewski, to tutaj ja przysięgę składałem, tak. To w takim lasku, wie pani, tak. To potem tam urzędował ten Stasio szalony, na niego szalony mówili, ale on, proszę panią, każdy jeden by zagwajował. Bo on został, no cóż, on, rodzina, siostry, wszystkich, to wie pani. Pamięta pan tą przysięgę, tą, którą pan w tym lasku składał? No czemu nie? I co było w tej przysiędze? No w tej przysiędze, no wiernym być, to proszę panie, Bóg, honor, ojczyznę, i o swój kraj. A jak to się stało, że znalazł się pan w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym? Jak to się stało, że trafił pan do NZW w 40? Proszę panią, przecież organizacja jest i oni patrzą, no ten jaki jest, jaki spryt ma, jak z tego, to ściągają jego, wie pani. Do NZW, bo oni zmieniali, myśmy nawet nie wiedzieli. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. No, tak, z wojskowe. Myśmy nawet nie wiedzieli, bo między tym organizacja była. Jedna tam gdzieś rozchodzi, zmieniają to. Tam gdzieś trzy razy chyba nas zmieniali, wie pani. Czy my składaliśmy się, czy nie, to już ich sprawa. Tam nie było, wie pani, przeciwu. Nie mogło być. Nie mogło być, tylko naprzód i koniec. Ja nie wiem, wie pani, że jeszcze szczęście, jakie jest u Boga, że człowiek przeżył, wie pani. Jak wyglądało pana pożegnanie z rodziną, gdy szedł pan do wojska? Proszę panią, to oni nie wiedzieli nawet, jak poszło, to nie wiedzieli. Nawet nie chciałem powiedzieć, że idę, to tatusia to kiedyś się odezwałem tam przez kogoś. A tak to nikt nie wiedział, bo jak się dowiedzą, to wie pani, mama tam ma sama wychować te dzieci, ojciec tam coś donosił. To jakby, wie pani, ośmiora, czy taki mały dziewiąty był, to z małym później. To mała dziewczynka, no. To jak? Ja sam nie wiedziałem, wie pani, co? Było pierwsze, co proszę panią, Tykocin, rozbicie Tykocinu było. Ja tam może coś pomogłem im dużo, no podobało się, mówię, bracie, chodź tu, pójdziesz z nami dalej, no idziemy dalej, no. Nie powiesz, że nie jedziesz. A tam wiedziałem, że tam mama w domu, te jest, dzieciaki małe, może chleba nie ma, no ale co zrobi? Jeszcze mam się, Boże, ciekawe, żeby chociaż was ktoś taki nie spotkał. Może jak, co zależy od ludzi, którzy rządzą, jak się nie tego, co samo będzie dalej. Ale jest nadzieja, że tyle młodzieży pozostało z nami z Polski. Boże, dziękuję wam. Moje nazwisko Duchnowski Aleksander, pseudonim Zryw. Skąd się wziął pana pseudonim Zryw? Proszę panią, no ja patrzę, tam był u nas Gryf, pseudonim. Skąd to ma, stąd ma, to mówi, a ja... A niech będzie, mówię, Zryw. No i tak poszedł, no i a tam zapisali. A tam nie było. A tatuś mój miał grab,
No wie pani, to takie różne brali. Kiedy pan po raz pierwszy spotkał kapitana Romualda Rajsa Burego? Proszę panią, to ja jak wziąłem, to ja wchodziłem, bo pani tu od Tykocina, to taka wioska, nie przypominam już jej dobrze, to tam, już on tam był. Już on tam był, bo akurat był u nas, wzięli do pomocy od razu. Broń dali i patrzym, wojsko idzie, a to nad ranem tylko. No to wie pani, co my tu raz, dwa, tak, wie pani, z tego ja jeszcze nie wiedziałem dobrze, nie miałem przeszkolenia. Z tego patrzył oni z wozów, taki mysł do nich, chcesz broń. No i zobaczyli, że tu z jednej strony, z tej strony i stopi oni poddali się, wie pani. Poddali się ich, sporo wie pani ich było. To jeszcze dobrze, że wtedy nie zabił żadnego ten Burej, że nie, Rajs, że nie. A to byłby taki szybki u nich rekin, to był taki szybkich młodych chłopaczek. On byłby tak już szybko zrobił, ale ten mówi nie. Wolno i wie pani, tam nie tłumaczył się. A ile było pouczenia przez Burego, bo tam kradli, wie pani, jedne drugich. To on wziął za przykładu, postawił ich, mówi, patrzajcie, będziecie stali w tym miejscu. Dam rozkaz i was nie będzie. Jak co wy chcecie? Rodzej się i koniec, więcej nie mówił. Już on więcej nie karał ich. I oni się uspokoili, wie pani. Jaki był kapitan Romuald Rajs? No ja wiem, wie pani, moim zdaniem on tak dużo nie mówił, wie pani, z tego. Ale jednak znał trochę, wie pani, litość. Znał. Jak gdzieś okradli, wie pani, bo tam świniaka zabrali kożuch czy tego, co potrafił iść. Parę pytów dostać i oddać. I ani nie mówić, no co on był ci zrobić. Nic nie było, wie pani, to jest wojna, wie pani. Jeden brat z bratem. A mówił, wie pani, o Żydzkowie. A ja mnie powiedział, on mnie też leczył, Żydek. I pani widziałem z tego, mówi, ja nic, poklepał po tego i coś ja mogę powiedzieć. Też chciał żyć. Jakim kapitan Romuald Rajs był dowódcą? Proszę panią, on miał za dużo wrogów tu, proszę panią. Za dużo zrobił, wie pani, za tego. Bo gdyby, wie pani, pomoc była, to on dobry był. Bo to, wie pani, wojsko, to jest w czasie wojny, to tylko, wie pani, jak jest dyscyplina mocna. To wtedy wojsko, bo jak nie ma trochę luzu, to rozsypie się. W pana ocenie, kapitan Romuald Rajs był postacią pozytywną czy negatywną? Proszę panią, no z jednej strony zależy, no wie pani, że negatywna jest też, ale i pozytywna, proszę panią, trzeba przyznać, już jego nie ma, ale wie pani, było jednak on, był to był, nie to, że uparty, no wie pan, ale za brata tam jego nie chcieli puścić, to zniszczyli jego z tego stunu, co on zrobił. Ale on chodził, tam ktoś nagadał na niego, mógł jego wydać, wie pani. Ale on przyszedł tak i popatrzył, no mówił, uważaj bracie, lepiej nie mów nic więcej. Żyj spokojnie, mówi pani, to już był dobry człowiek. Ostrzegł jawnie i gra, a nie tam straszył. Człowiek by strachu był, nie wiadomo jeszcze co by zrobił, wie pani. Nie można tak powiedzieć. Na wielu zdjęciach Bury jest uśmiechnięty. Czy w rzeczywistości też taki był? Czy cały czas się uśmiechał? Proszę panią, on nie był, on był ponury. Zależy jakie wypadki, ale kiedy mu coś dobrze poszło, to już dobrze. A jak on chciał co zrobić, a mu rekin akurat naprzeciw, bo to sprytny chłopak był, dokuczał. Wie pani, on się wściekał, no to musiał co chwilę jakoś z tego, wie pani. A kto był pana przełożonym w organizacji? No to ja nie miałem, ja tylko pod tego podleżałem, to... Czy to był rekin, czy bitny? Nie, rekin nie. Rekin nie miał nic do mnie do gadania. Moim ja bym podlegałem pod modrzewia. On małomówny był, wie pani. Tak, on wiedział, chłopcy, będziesz wiedział później, co mnie czeka. I z tego, i tam już nie trzeba było nic myśleć. I nie myśleć nic o złem, wie pani, że będziesz... Czy kula nie ruszy, to wtedy będziesz jakoś żył, no. I tak mi wychodziło, wie pani, ja nie wiem. A potem oni mnie znaleźli, tu ja się
Z początku nie, ucieszyłem, a potem się ucieszyłem, patrzyłem, oni te, wie pani, ich te kobiety starsze, takie, wie pani, mówi, niech pan siedzi, przychodzili mi ręce, podawali to i szanują, mówi, takich ludzi mało jest, mówi, poginęli, mówi, zobacz. I tu jest, no jak ja mogę na tę stronę czy na tę stronę? Ten poszedł w tę stronę, ten, ten, no to kiedyś było, że, wie pani, ten miał jakieś tam gromadę wojska swego i ten, co na koniec stali, stuknęli między sobą, zaczęli się bić. Jak ten wygrał, to ten zabrał wojsko i on tego, a teraz nie ma. Teraz po cichu strada, a człowiek się bał nie tego, a nie daj Boże, gdzieś, gdzieś miejscowość już znajoma, co się nie pokazywał, bo wie pani, nie wiadomo, pójdzie tam gdzieś, co wtedy nie było, wie pani, wzięli tam ojca albo mamy zabrali od dzieci, no i co z nimi zrobić? Ilu was było u Modrzewia? Ilu partyzantów? Proszę panią, u Modrzewia, co nas było, tak było, ja panu powiem, to chyba 11. 11? Tak, 11, 10, nawet niektóre to znałem, pseudonimy, ale tak nie, a na temat jego, to wie pani, on tak poważnie wyglądał, bo zawsze taki zamyślony był, to nie, nie było odwagi jego się pytać tam jego. Jak spytałem się raz, mówię, a co pana skłoniło, że pan idzie zawsze z tą narzędziem, że wie, w każdej chwili pana nie ma. No tak, ja za brata przysięgałem, mówię, wiesz, miałem jednego brata i mi jego zabili, widzisz, no to co zrobisz? Ukrywaliście się w lasach. Skąd braliście jedzenie? Jedzenie? Proszę panią, ja nie wiem pani, proszę panią, ale jak już nie było na wsi, jak tam gdzieś ugotować cóż, wie pani, bo to nogi, co się nieraz jak gdzieś odciski miałeś, to w te wobierki wsadzali w takie gorące, wie pani. A tu jedzenie, no to dostałeś kawałek mięsa, jak mają, wie pan, słoniny, chlebek i tyle, a gdzieś tam wodę dostaniesz, a jak będziesz nocował w jakimś miejscu, bo tam część na warcie stoi, a część czuwa, śpi, no to, to tam trochę pożywiłeś się gdzieś tego, tak no. Oni dostawali, wie pani, pieniądze, ja wiem skąd, skąd oni brali, ja tego nie byłem, bo były ludzie, to wie pani, dochodzili, bo może kontyngenty gdzieś stawali, ale mieli jedzenie, jedzenie było, wie pani. Czyli ludzie wam pomagali, ludzie... Ludzie, no ludzie, pani, ludzie różnie, pani powiem, weźmy pani te strony nasze, to oni, pani, modlili się za nami. A już zobaczy pan, czy tam się, no też mieli rację, bo przez tę wioskę pochowani są gdzieś tam, może któryś gdzieś na początku czy na końcu się tam strzelić, tam potrafi, co źle, biedę zrobi. A tak nie ma, a u nas to chłopaki przychodzili, dzieciaczki, guzika, by oderwać od naszych, no to wie pani, no. Ludzie byli wam przychylni po prostu? Tak, część była przychylna. Pani tu w polskich stronach było, no nie było tam, gdzie myśmy poszli ostatnio, to tam już nie wiadomo z tyłu jak to. Ktoś jakiś wariat, mych macie broń, wie pani, schowano. To nie powinien, jak już odchodzą, pokazywać ją, wystrzelić. Po co? Biedę robi, wie pani. A skąd braliście broń? No, no skąd? Skąd broń, proszę panią? Rozbrajało się, proszę panią. Wojsko koło Tykocina, z tych, a szły, a i wojska. Skąd pani mogła wiedzieć? Idziemy i my nie wiemy. Idzie szereg na warszawskie szosę i idzie z tych, no może jakieś ze 180, tutaj jakieś też, wojsko idzie. I wojsko idzie, my nie wiemy, co idzie. Ale podchodzą blisko, to już nie wadą, tylko na pogotowiu broni, obstawa, ale nie, cześć, cześć, poszli i nie ruszyli się. Dowiadują się, bo to wrogowie. Ale widzi pani, oni chcieli walki podejmować, może bali się z tego. To różnie było, a to nie było to, żeby specjalnie strzelać sobie, pani, to jest niemożliwe. A skąd pan miał mundur? O, mundur, proszę panią, ja poszłem bez munduru. A później to, wie pani, dostałem, no ja nie wiem za co, dostałem przydział dobrego materiału, to wie pani, taki ciemny granat, wie pani, to jest amerykańskie. No i znalazł się
gdzieś, wie pani, dobry krawiec, bo to jest ten mundur, tym jest na pokazówkę. I dostałem, no ja wiem, przydział został, ja wiem. No komu Panu Bogu dziękować, co Pan Bóg nie dał, to ludzie dali, no. Ludzie dali, pani. Wszędzie są ludzie, proszę panią. Czy jest jakaś sytuacja, którą pan zapamiętał z tego okresu, z działalności w organizacji? Taka sytuacja, która utkwiła panu w pamięć najbardziej? Proszę panią, no jaka? To moja to jest solidarność, wie pani, że największy jaki by nie był wypadek. Pomoc trzeba nieść jeden drugiemu. Ja miałem sam wypadek, że postawili mnie w jednym miejscu na warcie, a tam przede mną jeszcze stał jeden. No i patrzę, koniem jechał, go przepuścił i zastrzelili i on upadł. No to ja od razu strzeliłem, dałem znak, że z tego, żeby tam się odezwali nasi. A on, wie pan, uciekał. Ja doleciał do tego chłopaka, do tego kolegi, za głowę go złapać. To mnie głowa rozleciała się, wie pani, to jak ja się poczułem, ręce mi tak z tego, no i o. To jest nieco żart. Człowiek wolałby sam oberwać, coś by nie było jego. No. Tak teraz o Pana Boga proszę, żeby mnie żonę zabrał, no to niech mnie zabierze. No już ja, cóż mamy gdzieś tutaj koło tych, mamy ładny ten, 14 tysięcy zapłaciliśmy żono, bo to ciotka dawała. Na pomnik, wie pani, jest. I co myśmy, proszę panią, tam nie można było napisać, że o, Duchnowski Aleksander, tam podporucznik z tego, bo nie można zapisać, bo tam nas znali ludzie, niektórzy, co wie pani, powiedzieli, o, ten bandziów to jeszcze by zdemolowali, wie pani. No i o, jak to u nas jest? Zginął taki, no to taki, daje może. No a to wie pani, to ludzie są mali, bo... Właściwie to Niemcy jakie byli, a Niemiec jakby został zabity i żebyś zabrał jemu coś ubranie czy coś, to Niemiec takiego rozstrzelałby. A te zrywali, wie pani, Litwini co robili, ubrania zrywali z naszych chłopaków. I wydaje się, ręce podają z nami, że dobrze, że z tego, a co, wie pani, to jest niedobrze. W jakich akcjach brał pan udział? Proszę panią, to kilka było akcji, wie pani, no kilka takich poważnych, niektórych to już potem już nie było, bo wie pani, później już unikałem, to przerzucali mnie tu, tam, co może jeszcze dozbierać ludzi więcej, bo te ludzie ginęli, wie pani, różnie było. A czy jest jakaś akcja, którą pan najlepiej zapamiętał? No ojej. Jak to jest? Jaka ona zapamiętać? To jest każda jest ciężka. Każda jest ciężka. Proszę panią, byłem w jednym miejscu, co był ze mną Modrzew i pod drzwiami podszedł tylko i stuknął. Mówi, chłopcy, ja tu za was mam podarunek. Od razu milicja się podaje, wszystko wychodzą i koniec. A wiecie pani, bez strzału. To co ja miałem robić? A żeby tam, który pistolet i wystrzelił, a on by tylko strach, już wtedy nie ma ni nas, nikogo. No i o co, tam nie było strachu, wie pani. Nie zdążył nawet zajść ten strach. Powiedział pan, że ludność polska wam pomagała. Kto nie był zatem wam przychylny? Czy ktoś wam przeszkadzał, próbował was wydać? No ludność, gdzie tamte było te powodzenie, to sam przecież oni chcieli, żeby tę część włączyć do Rosji. O co chodziło? I o co za walka była niepotrzebna. Czy w pana oddziale byli prawosławni? Byli. Wiesz, a czemu nie? Proszę panią. Byli, no pani, proszę panią, jeszcze może byli sprawniejsi jak z naszych, proszę panią. Tak, bo przede wszystkim wie pani, że jak jest dobry, to on, jak on był prawosławny, on na prawosławnego nie musiał szukać kogoś. Dlaczego? On, jestem tu, co jestem dobrze. Podoba mi się to i koniec. I to i lepszy może był kolega jak ten nasz. A dużo było prawosławnych w oddziale? Przy panią były, tak. Były, no były lekarze, były też, Żydzi, tak. Były.
Żydzi też byli w oddziale? Słucham? Żydzi też byli w oddziale? Proszę panią, lekarzami byli. On jest w lesie, jest do jego zawsze, wie pani, zamaskowane i on leczy. A za mnie było tak, że co najgorsze, co ze strony, wie pani, ze Zaleszani, o tu, o to jest, wie pani. To jak oni zaczęli, idzie oddział, ja też szłem, patrzę, ale sam wychodzą, już nad ranem prawie. Wychodzą parę wozów, akurat i bury znaleźć się. No i zatrzymują oni ich. Zatrzymują skąd? A oni mówią, że z lasu, te, co tam wyrąbki robili. Patrzą oni w tym, mają karabin schowany w tym. Tu patrzą z tego, z wozu jeszcze krew taka, wie pani, widać z tego. No bracie broją i bury był, poznał nas chłopcy. Nie, to nie tędy droga, chodźcie tu i zabieraj ich, no. I co nie zabił tak od razu? Nie wiem, gdzie on zabrał, ale z tego tak, wie pani. Bury nie robił tak od razu, żeby z tego. Może sobie, wie pani, chcieli się poschalić ten bitny, albo znów ten rekin. Oni sobie pani lubili takiego szybkie porobić, a on jednak, nie, to nie można. Pani zobaczy, jak on, jak, co mi się podobało u niego. Potem, bo byłem też zresztą nawet, że pani mnie tak sumienie ruszało, że on jak powiedział za koło, bo jemu powiedzieli, że zbieramy pieniądze, dostanę, Ameryka nam pomaga i my cię przykryję. Nie, ja tego nie zrobię, mówię. Oni mnie i tak nie darują. I dzieci miał, i zowie pani. Był jednak. To co jest za to, wie pani, to już jako dowódca, głowa, to jest coś ważnego. Bo drugi by się załamał. Poddaje się już tego, widzi pani? To mi ważne. Był pan w Zaleszanach? No tam gdzieś koło tego Zaleszany byliśmy, tak. Ale co ja myślę, pani, pamiętam, co Zaleszani potem opowiadają, to wiem. Jak mnie już przesłuchiwali, aha, co Zaleszani, no, no tak. No i tam nic nie było ukrycia, proszę panią. Tam były takie naciski, lanie, że jak mnie wzięli, wie pani, tych, co proszę panią, ja dostałem taki cisk, że 4 dni mnie nie mogli przesłuchiwać. Tylko otworzyli takie klapę, nogę i wyleciałeś. A potem ten patrzy, za 4 dni wzięli, on mówi, nie bój się, mówi. A gdzie ty mieszkałeś? Ja mówię, no na, po 30, na Żółtkowskiej, to za Warszawska, za u kogo? U Grzybowskiej. A on kościół trochę budował, ten Grzybowski i centry. No on miał ze 2 dziewczynki, tak, 2 dziewczynki, 3 nawet. I on mówi, wiesz co, ta jest, co mówi moja narzeczona, mówi Alka. Mówi, nie martw się, mówi, za 4 dni ja cię wywiozę stąd. I wziął nas, kilkunastu, na Białystok podawiał. A jak ja w Białymstoku zobaczyłem, jak oni tu z tych 2 do, prawdopodobnie do pieca, no, bo oni zaginęli. No to ja już wiedziałem co, bo mnie prowadzili sobie pani. Od razu tam przesłuchanie dali dobre. 18 ludzi, to proszę panią, trzeba ustawić, bo usiąść to nie da do rady. Tak ciasno było. I też tam 2 uciekło, wie pani. Uciekło, potem jednego tam zabili gdzieś. Nie pamiętam. A nam nie było, wie pani, nam już nie było miejsca schowania, ale potem jakoś tak doszli do tego, że no teraz na razie łagodniej, wie pani, daj Boże, tak było. A ja wiem, tylko ja urodziłem się od matki, takie mleko piłem i taki będę już. No bo ten człowiek, który, wie pani, rzuca swoje wiarę, idzie tu, niedobry, to jest, trzeba z dala od niego. Brał pan udział w akcji w Zaniach? Zanie. Tak, braliśmy. Pamięta coś pan z tej akcji? Ja pamiętam, że ja wtedy byłem ranny. Jak to ranny. Się stało? Co? Jak to się stało? Jak pana ranili? To jak ranili? Ja nie wiem, jak wie pani, że ja musiałem przez płot przeskakiwać czy coś, że wtedy od razu zacząłem krew. No ale tam do mnie doleciał i jeden, drugi, no mówi, zabieramy jego, a ten jeden mówi, bo coś nie wiedzieli, a ten jeden mówi, nie bracie, ja wiem, gdzie jego dać, mówi, w lesie zostawili mnie, a tam
Trafiłem na lekarza. Czyli w Zaniach został pan postrzelony. Przez kogo? No to pani kogo? No to co? To chyba ci, co przeciw nam szli, no. Bo ja nie wiem, który, nawet nie wiedziałem. Czyli mieszkańcy Zani mieli broń, tak? No musieli być, pani, w każdej jednej wiosce było, proszę panią. Jakby nie była to gdzieś pomału schowana, bo jak on sam nie miał, to jemu pod strzechę wsadzili. Tam i było i tych dużo, i co, bo tam ci, co przychodzili, oni nie byli ochrona lasu, wie pani. To oni z wozami jadą, z tym jadą i kto tam wie, kto będzie strzelał. On idzie dobrze, a potem możesz z tyłu ci w plecy strzeli. Proszę panią. To jest nierówna walka. To nierówna walka. I dlaczego ten Bury poszedł sam? On tu przyszedł, chciał tu niby dobrze robić. Poszedł, jego rozpracowali szybko. I on sam zrozumiał potem, że trzeba. Przecież ja wiem to, że jego mówili, że wykupię pieniądze, znajdę tobie i nie bój się. A on mówi, nie, nie trzeba. Ja, oni mnie nie darują. Oni mnie z ziemi pokopią, ale i o koniec. No, no i co to? To już był człowiek nastawiony dobrze. Też miał dzieci, wie pani, no. To jest, to trzeba zrozumieć. A zobaczyć, jak jest matka albo ojciec i ma ten pięcioro, ośmioro dzieci i zabija jednego, który żywicielem jest, no co wie pani. Co się z panem działo po tym, jak pana postrzelono? Słucham? Co się z panem działo po tym, jak pana postrzelono? No co potem, wie pani, musiałem iść, jak lekarz już mi pozwolił iść, to poszłem w swoje strony, tu, to byłem tutaj na Sokoły, Bruszewo, no tu na to, tutaj miałem Tykocin, bo tu już znajomych miałem, to mnie znali, to już wiedzieli, wie pani, to już, że mnie nie wydadzą, a później już oni mnie nie tego, nie. Kto pana leczył? Słucham? Kto pana leczył? Kto był pana lekarzem? Kto panu pomógł z tą postrzeloną? Ale to panie, ja nie pytałem się. A to były takie czasy, że teraz to ja bym się spytał, co za lekarz, jak, a to nic, panie. To człowiek tylko patrzył za nogę z tego, jak krew tam leciała, wie pani, bo to po Bierchownie tu, jeśli wie pani. To ja, jak już oni złapali, za jaką mi nie szło tu, nie szło, to ja już, myślę, już będzie noga. Rusza się, wie pani, co wie pani, bo tak to bez nogi, to coś ja bym. To jeszcze dobrze, że Pan Bóg wynagrodzi, że on popatrzył, mówi, ja jego znam, mówi, nie, on niech idzie tutaj na odpoczynek. No, oni mieli swoje miejsca, wie pani, w lasach. Kiedy pana aresztowano? No to mnie, zaraz, kiedy mnie aresztowano, to jest, proszę panią, 8 marca, to w 1946 roku. Pamięta pan aresztowanie? Co się wtedy działo? No proszę panią, no co się działo, no wie pani. Wiedziałem, że tam był taki, proszę panią, jego Topczewski jakoś nazwisko. I on poszedł współpracować z Zubowcami, co jeszcze Wysokomazowiecko, proszę panią. Tu oni mnie jakoś otoczyli i wie pani, i co ja miałem tam podskakiwać, pani, co ja mogłem podskakiwać tam. Nie trzeba było strzelać, to korbo pistoletu raczej stuknął i co. Już nie myślałem nic, bo myślę, a koniec wojny, a tylko później znów, wie pani, jakoś tego odezwało się, kto mnie. Bo mnie tutaj zaczęli mnie szukać, wie pani, ja bym wiedziałem, czego oni mnie szukają, ale potem patrzę, to są dobrzy ludzie, mówi kuchnia gromadź. No jak ja mam, wie pani. I co, ksiądz mi pomógł, proszę panią, bo jak żona, proszę panią, zmarła, to ja, wie pani, no trzeba jakby jakoś tego być na pogrzebie, to bałem się, ale sam jakoś troszkę przybrany. No i jakoś, no nie wiem, wie pani, jak ja to przeżyłem. Bo człowiek nie wiadomo myśli, a co będziesz
Czyli żony nie ma, co, co sobie pani tam miał parę granatów i z jednym to mógł sobie zrobić albo wleć w jakieś towarzystwo. Ale jakoś Pan Bóg mnie przytrzymał, nie pani. Chwilowe to. To mówię pani tak jak. No pani może nie zrozumie tego, bo co pani z kobietą jednak. Zaaresztowano pana i później przesłuchiwano. O co pytano podczas przesłuchań? Proszę pani, no każde miejsce, gdzie ja tylko nie przebywałem, to musiałem opisywać. I co nie wie pani, co oni mnie narzucali, co zrobić. No ja tam, które znałem, to co znałem, no. Nie wiem. Wiem, że te zaleszczany, co też mi po uszach sakoju przychodziło, wie pani. To jest. Czyli pytali o zaleszany między innymi. Wzięli się, no pani, nie raz, co oni. Oni ich złapali, to pani, Boże drogie. Ja nie wiem. Tak, proszę Panią. A potem straciło mi się być tam w Jaworach, wie Pani, to musiałem jeszcze po cichutku przechodzić, żeby nawet nie poznali, że ja był, bo to już znają mnie, gdzie stąd tego, wie Pani, tam było. A tam za byle co mógł dostać, no ja i tak dużo dostałem, bo byłem, proszę Panią, jeszcze młody, dostałem, wie Pani, 15 lat. A później 12 skręcili. Ale był adwokat jeszcze mówi, co wy robicie, mówi. Młodzież agitowaliście, jedna strona i druga, potem robicie ich kalekami, kto będzie pracował, mówi. A postraszyć ich rok, dwa, trzy i do wojska, jak do pracy staje, do roboty i koniec, mówi. Tak mówili niektórzy. A co narobili kaleków różnych? Czy torturowano pana podczas przesłuchań? Pani, nie pyta się lepiej. Nie pyta się. Ja kilka razy mówię, proszę panią, że no, nie wiedziałem, co ze mną. No już kiedy na przesłuchanie, to i tak, jak oni, jak mnie dzisiaj zbili, to jak jeszcze mnie doprowadzą do tego, to już mnie tak nie boli od razu, wie pani. To dalej odpocząć jeszcze i potem na nowo. Proszę panią. Gdzie był pan sądzony? W jakiej miejscowości? Pamięta pan? Proszę panią, to ja w Białymstoku byłem tutaj na tej bezpieczeństwo, co naprzeciw. Ja bym, żeby pani miała czas, ja bym pani pokazał, bo już ja już zapominam. Naprzeciw elektrowni tam było, wie pani. Urząd Bezpieczeństwa. Tam było i sprawa, i do więzienia wysłali. W więzieniu też jeszcze czekałem. To jeszcze mi tam. Bo na pojedynkę posadzili, patrzą, czytają, na siebie patrzę, bo tam napisze ostatnia droga, żegna się z tego, a tu patrzę, mnie wyłają, no to wzywali nie na dół, no, po 20. Zaprowadzili, no ale popatrzył do mnie i mówi, do mnie ty, mówię, ty masz taki ładny mundur, ty mówi, nie możesz, to my sobie damy tego. Ja mówię, że nie, no bo ty skąd jest tego, nie, do karcera. Pani, tam wlazłem, rano wstaję, patrzę, mam inne ciuchy, takie świego, co zabrane, no i co, tłumaczy się, co, weźmie cię jeszcze, popchnie, za drzwi roztwory, no i co wtedy zrobisz? To było, wie pani, bezkrólewie, to było, wie pani, nieuczone ludzie, wie pani, to coś oni może. Jak on idzie, nazwisko czyta jemu, a on. Jeszcze pamięta, w oknie tam ktoś stoi, popatrzy, palcem pogroził i potem wraca się i znów, żeby dał jemu kogo przyprowadzić, no. No widzi pani. No i my tak myśleliśmy, że to ci ludzie, wie pani, co. No różnie. No. A jak wyglądało samo przesłuchanie? Jak to się odbywało? Proszę pani, no. To zależy, albo jak był gość solidny, taki zdrowy, to sam przesłuchiwał i miał tam do pomocy jednego. A jak nie miał, to wołał kilku i koniec. No i coś tam dogadał.
tu rozmawiasz, nie powiedziałeś, tak dostałeś w szyję, ścięło cię, bracie, parę kopów i coś, co, proszę Pania. Ja w Wysokomazowiecku trafiłem na człowieka, co mówię Pani powiedzieć, żeby jego, bo on miał tu ze Grzybowską, co jego była narzeczona, to żeby nie on, to ja może by tu już gdzieś nie był. A on mnie wyprowadził. To ja mówię, jak gdyby jemu coś się stało, a żeby ona, co Grzybowska, powiedziała, co ja bym w obronie stawał. Widzi Pani. To jest, są ludzie. Co Pan pamięta z samej rozprawy sądowej? Czy jest coś, co Panu najbardziej utkwiło w pamięci? No Panie, no jako uczciwo, no co, jaka moja uczciwa prawa, sam pisze. Ten był jeszcze, nie pamiętam jego nazwisko, które napisane było, które władzę przyjmował. Ten był tak i pisze, tymczasowy rząd, to ja patrzę, a cholera, tymczasowy wyrok. No i co ja sobie pomyślałem, co będę się zabijał. Rodzina moja nie mogła przyjechać w rozprawie, nie było, wie Pani. A nas miało czterech wyrok. No i podostawali po 15, po 12, po 10. To ja, wie Pani, no ja nie wiem, też młody byłem głównie, co wie Pani. Co Panu zarzucili? Jakie czyny Pan popełnił według sądu? Siłą i przemocą obwalić ten ustrój rosyjski. Też rosyjski był, no, narzucony, no to jasne, no Pani. To 100 razy mogę powiedzieć. A ludzie pomieszali naszych, bo naród polski kiedyś i z Żydowcami żył, i z tymi żył, żyli Białorusinami w ogóle i tam przyjechali, tymi drewnianymi kołami jeździli, no i było, ale żyli jednak. Ale tutaj, wie Pani, przyszedł taki ustrój, pomieszał, zrobił, wie Pani, wrogów sobie, no co, wie Pani. Kogo jeszcze razem z Panem sądzono? Powiedział Pan, że było jeszcze trzech. Kto to był? Pamięta Pan ich pseudonimy? Pani, to tam by trzech, tam było, wie Pani, to był z Cykocina, to był ten Cygielski Ryszard, tak jest, też jeszcze chyba żyje. Też w tych latach, co ja prawie, co to, potem był Sawicki, Zdzisław, tak, jeszcze pamiętam, to Siekierk pochodził, no tych osób blisko, tak, no, gdzieś może więcej to takich, no jak gdzieś razem blisko gdzieś się spotykaliście, tak, a tak to nie, a zamyk raz widziałeś, a wiedziałeś, który to... Nie przypominaj sobie, że mi przyznało się nazwisko, bo jak przycisnę, to nie wytrzyma człowiek. To Pani. To tylko, że oni, wie Pani, słowami nie umieli wyciągnąć coś, wie Pani. Tylko siła. A siła to nawet człowiek, który nie tak co mówi, a nie, Golicho, pisze i tak. To tak. Ale to może nie uwierzą, może Pani ma tych spraw więcej, co Pani wierzy, bo to nie uwierzy. No jak tak można? Są, że nie wytrzymają ludzie, niektórzy, wie Pani, niektórzy sobie życie odbierają, nie mogą. W jaki sposób Pana rodzina dowiedziała się o wyroku? Czy Pan ich poinformował, proszę czy Panią, służby? Nie, ja nie musiałem informować, bo jakieś pismo wychodziło i pisało. Pisało, został ten i ten, pomimo, że małoletni, ale wyrok 15 lat. No i co to, Pani, co? Przeżywali, no to co, mama płakała, ale dalej musiała się młodsze karmić. A ten brat, młodszy o 14 lat ode mnie, poszedł do tego i był, proszę Panią, marszałkiem, nie marszałkiem, tylko tym jakoś takim, wie Pani, ważny taki kuchniak. Kiedyś, tak, i był, wie Pani, dzisiaj ma, no ma taką samą ręce jak ja, Pani, chodzi, jeździ sobie, gdzie chce, do Anglii, i mówi, sprawdza. I to samo nazwisko, jak Pani będzie kiedyś zapamięta, Duchnowski Janusz. Czyli Pana brat był po przeciwnej stronie barykady? Tak, no brat. I jak wygląda, zdrowo teraz wygląda.
Co pan czuł, gdy pan się dowiedział, że pana brat pracuje dla tego rządu, przeciwko któremu pan walczy? Ja, czy panią wiedziałem, bo jak jego wzięli, to wie pani, jemu albo będziesz w wojsku wierny, a jak nie, to co cię czeka? No to on poszedł, wie pani, no może i starał się, ja nie wiem, no cholera go wie. Żono nie żyje, no nie wiem jak tam z tego. Ale dzisiaj sobie jedzie gdzie chce, do Anglii, tu, tam. No. Rozmawiał pan później z bratem o tym? Rozmawiałem, to przychodził, tego, to z tego. Ale mówię jemu, no Janek, ja ci nie wiem, co tyś powiedział, mnie przyznał się, co został, bo kiedyś się zarzucili, gdzie brat, no to Janusz, bo on był tak, on miał Józef i Janusz, dwa imiona. No to on mówi, ale zobacz, ile ja już tyle lat ja pobieram te pieniądze. Tam pobył trochę, widzi pani. A my co mieliśmy? Pracy było trzeba po cichutku u kogoś, czy u rolnika, czy u kogoś, kto się budował, to po cichu robić, tak. No ale przeżył człowiek. Gdzie pan odbywał wyrok? Oj, proszę panią, tam przepisać wyrok, co proszę panią, jak ja siedziałem, to siedziałem tak. W Tychocinie aresztowali, to Wysokomazowiec, Białystok, teraz Wronki. Z Wronek przywieźli tutaj, jak oni, ojej, tam, to siedział ten Hitleroras, jakiś tam Hitlera, ten siedział ten nas wodza, wie pani. To 17 razy mnie przewozili. I to jeszcze takim przyjemnym, malutkim tym przywozili. No i nie wiedziałeś, gdzie jedziesz. A czego? Oni szukali, wie pani, coś jeszcze, bo zawsze coś znajdowali, no. Tam jest to pisane, tam będzie chyba 17 miejsc, w każdym jednym, bo ja to pisałem, bo szukałem, bo nie było mego wyroku, nie było, a potem jakoś znaleźli, no co też. I też, wie pani, dobry człowiek z bezpieczeństwa mówi, wiesz, tam byłeś, ale cholera, mi szkoda ciebie, masz twoje zdjęcie sobie. W Białymstoku było, ja szukałem Łomża i tu, gdzie nie był, i Warszawa, gdzie przybywałem. Kiedy pan się dowiedział, że obniżono panu wyrok z 15 do 12 lat więzienia? O, to ja, proszę panią, siedziałem chyba już 5 lat, bo mnie nie dawali na końcu, bo oni coś zrobili tak, że jeden miesiąc i dwa dni. I co było zaznaczone, że ja dowiedziałem się, żeby amnestia nie brała, wie pani. Też to było tam gdzieś jest. Tegoroczny Marsz Pamięci jest wydarzeniem wyjątkowym. Od wielu lat świadomość Polaków o historii żołnierzy wyklętych ciągle się rozwija. Stało się to dzięki pracy takich ludzi, jak my tutaj wszyscy zebrani. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Był pan uczestnikiem na Marszu Żołnierzy Wyklętych w Białymstoku, przemawiał pan nawet. Co pan czuł, gdy młodzi ludzie krzyczeli cześć i chwała bohaterom? Czy czuje się Panie, pan bohaterem? Wie pan co? Mi się zdawało, że ja rosnę. Ja rosnę, że ja słyszę, że ktoś do nas przemawia, wie pani, lżej. To wie pani, po prostu, no, człowieka wzruszało, że za gdzieś z boku, to by się, wie pani, nachylił i płakał by. Tak, proszę panią, bo myśmy byli przeklęci. Tak nas robili, za mamcym, tam jest moje nazwisko. Duchnowski Aleksander, syn Czesława, jest przeklęty. No widzi pani, no trudno co zrobić. Jaki ze mnie bohater, chodzić nie da rady, jaki bohater z niego, pani. A chodził ja na wysokościach, na górach, na dachach. No trudno. Nic, proszę panią. To jest głupota, proszę panią, głupota, że ci, co mają więcej uświadomienia, oni nie powinni między sobą te zadzierki robić, napuszczać jeden na drugich, tylko powinni dać tym ludziom biedniejszym żyć troszkę, żeby zobaczyć, żeby on za te pieniądze, co zarobi, żeby on przeżył, żeby mógł dziecko, żonę, chociaż jedno, dwoje. No, to powinno bać, tylko to.
a to inaczej nic nie będzie, bo oni mają kapitał, jak zbierają i jemu tam fraszka. A ty biedzuj dalej. Ja wiem, ja tylko walczę to, proszę panią, że kiedyś mój rodzic walczył i też tak samo. On nie zginął, to po tym teraz mu nie dawali, ale ja nie załamał się, to jest mój rodzic. Ja jemu dałem słowo i szłem. To jest nasza Polska i niech oni u siebie mogą rządzić, ale nie do nas.